Niech T będzie odwzorowaniem ze zbioru X w zbiór Y. Czyli co? Mamy tutaj dziedzinę X. Mamy przeciwdziedzinę Y. I powiedzmy, że mamy podzbiór S w przeciwdziedzinie. Wtedy możemy mówić o przeciwobrazie S w odwzorowaniu T, czyli T do minus pierwszej od S. Czyli to jest pewien podzbiór w dziedzinie, mianowicie to są T punkty X, które odwzorowanie T przeprowadza w zbiór S. Czyli T do minus pierwszej od S to są TX w dziedzinie, takie, że T od X należy do zbioru S. Tak i nazywamy to przeciwobraz. Przeciwobraz S w odwzorowaniu T. No dobrze, o tym było w jednym z poprzednich filmów, to tyle tytułem przypomnienia, a teraz zrobimy konkretny przykład, mianowicie tak. T to będzie odwzorowanie liniowe z R2 w R2, a zadane przez mnożenie poprzez konkretną macierz. I ta nasza macierz to będzie macierz 2 na 2, 1, 3, 2, 6. No i T od X to jest pomnożenie wektora x1, x2 przez macierz 1, 3, 2, 6. No i teraz mamy podzbiór S. Podzbiór S będzie się składał z dwóch wektorów, mianowicie z wektora zerowego, 0, 0 i z wektora 1, 2. I teraz interesuje nas przeciwobraz właśnie zbioru S w odwzorowaniu T, czyli co? Czyli to są te wektory X, prawda? Takie, że TX należy do zbioru S. Czyli co to jest za zbiór? To są zbiór tych X-ów, no, należących do R2, takich, że no właśnie, Tx należy do S, czyli Tx jest równe temu wektorowi lub temu. Czyli Tx, czyli 1, 3, 2, 6, x1, x2, równa się 0, 0 lub 1, 3, 2, 6 mnożone przez wektor x1, x2, równa się drugi wektor z S, czyli 1, 2. 1, 2. O, to jest nasz przeciwobraz, czyli widzimy, że żeby znaleźć ten przeciwobraz, musimy rozwiązać dwa równania, prawda? Czyli że ten przeciwobraz zbioru S to jest suma rozwiązań dwóch układów równań. Tak? No to może zapiszmy je w takiej postaci macierzowej, czyli tak, macierz rozszerzona jest 1, 3, 2, 6, 0, 0. To jest układ równań, to jest to równanie. No i drugie równanie, prawda, lewa strona jest taka sama, a prawa strona jest 1, 2. To są macierze rozszerzone. No ale teraz co? Jeżeli drugie równanie podzielimy przez 2, czyli zastąpimy drugim równaniem podzielonym przez 2, to jakie dostaniemy równanie? Czyli pierwsze zostawiamy, 1, 3, a drugie dzielimy przez 2, no to mamy 1, 3, 0. No, czyli drugie równanie mamy takie same jak pierwsze, czyli tak naprawdę mamy tylko jedno równanie tutaj, no i w tym, czyli mamy tak lub jaką mamy tu sytuację? Pierwsze równanie jak zostawimy, no i drugie jak podzielimy przez 2, to mamy właśnie 1, 3, 1, czyli znowuż mamy tylko jedno równanie. No to napiszmy teraz ten układ równań jeszcze raz. Co to jest za równanie? x1 plus 3x2 równe 0 lub x1 plus 3x2 równe 1. No to co, może wyraźmy sobie x2 przez x1, czyli to równanie mówi nam, że x2 to jest minus 1 trzecia x1 lub
napiszmy tak, x2 to jest minus 1 trzecia x1 plus 1 trzecia, prawda? No dobrze, czyli co tutaj, czyli jakie rozwiązania są? Czyli x1 jest dowolny, x2 jest minus 1 trzecia x1, czyli x1, x2 to jest, to są wektory postaci, może x1 nazwę t, czyli t i minus 1 trzecia t, czyli t należy do R, czyli widzę, że to jest jednowymiarowa przestrzeń, podprzestrzeń wektorowa R2, generowana mogę zapisać ją jako t razy wektor 1 minus 1 trzecia. Znaczy to jest podprzestrzeń w R2 generowana przez wektor 1 minus 1 trzecia. Teraz to, prawda, przeciwobraz to jest odwzorowanie liniowe i przeciwobraz tego szczególnego wektora zerowego nazywa się jądrem tego odwzorowania t. Czyli t do minus pierwszej od wektora zerowego to jest jądro t, no i oznacza się je przez ker t. Z jądro odwzorowania liniowego t. Czyli to jest jednowymiarowa przestrzeń wektorowa. No nasz zbiór, nasz przeciwobraz będzie sumą tego zbioru, sumą rozwiązań tego równania i rozwiązań tego równania. Czyli tutaj jedziemy teraz, rozwiążemy drugie równanie. Czyli tak, czyli mamy x2, może na niebiesko, x2 to jest minus 1 trzecia x1 plus 1 trzecia. No to widzimy, że to jest równanie proste. Jeżeli x2 nazwę y może, czyli y jest minus 1 trzecia x plus 1 trzecia. No jeżeli to napiszę w takim, to również jako równanie proste, czyli tutaj mam y równe minus 1 trzecia x. Czyli widzę, że teraz nasz przeciwobraz jest sumą dwóch prostych. Prawda? Jedna to jest prosta, która przechodzi przez punkt 0, 0 i to jest podprzestrzeń, jednowymiarowa podprzestrzeń wektorowa w R2, no a to nie jest podprzestrzeń. Dobrze, narysujmy te dwie proste. Czyli tak, jak x jest równe, czyli to jest 0, 0, pierwszą rysujemy i potem x równe powiedzmy 3, to y równe minus 1. Raz, 2, 3, minus 1. Tak, czyli to jest prosta, i czyli współczynnik kierunkowy jest minus 1 trzecia, czyli ona przechodzi przez ten punkt. No, o, to jest taka prosta. Mniej więcej. Tak, czyli to jest, no i to jest jądro naszego odwzorowania. I druga prosta jest minus 1 trzecia x, czyli jest plus 1, jest o 1 trzecią przesunięta do góry, czyli może druga prosta, jakoś, czyli tu o 1 trzecią do góry. Powiedzmy, że to jest 1 trzecia mniej więcej, czyli ta nasza druga prosta to jest to. No i nasz przeciwobraz naszego zbioru S jest sumą tych dwóch prostych, tak? Czyli T do minus pierwszej od S. S to jest suma dwóch prostych. Suma dwóch prostych. Tych. Czyli co? Czyli to jest zbiór wektorów x, y, powiedzmy, takich, że x, y równe t razy 1 minus 1 trzecia i t jest dowolną liczbą rzeczywistą w sumie ze zbiorem x, y takich, że x, powiedzmy, jest, x może położę t, prawda? To równanie mówi mi, że y to jest minus 1 trzecia t plus 1 trzecia i t należy do R. Dowolna liczba rzeczywista. No, czyli przeciwobraz zbioru S składa się z dwóch równoległych prostych. Prawda?
To jedna z nich jest prostą przechodzącą przez 0. Ona mi reprezentuje jednowymiarową podprzestrzeń wektorową. To jest jądro tego odwzorowania T. No i drugi zbiór, który nie jest już podprzestrzenią wektorową, ale jest na rysunku, to jest prosta równoległa do naszej prostej y równe minus 1 trzecie x.